Grudziądzki kandydat z list Jarosława Gowina. Czym chcecie Państwo zaskoczyć Grudziądzan? Jakiś pomysł na przebicie się w tym medialnym, no, zgiełku? Polska razem postawiła na kampanię bezpośrednią. Spotykamy się z mieszkańcami Grudziądza. Postawiliśmy jako priorytet wspieranie drobnej przedsiębiorczości. Spotykamy się na bazarach, targowiskach, na ulicach Grudziądza i myślę, że w ten sposób uda nam się zainteresować Grudziądzan naszym programem, naszą polityką i zachęcamy do głosowania na naszych kandydatów w ten sposób. Kampania już tutaj, można powiedzieć, prawie że na finiszu. Na pewno były jakieś spotkania z Grudziądzanami, może w Pana przypadku. No, jakie problemy tu podejmują? Co mówią? W jaki sposób zapatrują się na tą Unię, na jej rolę? Czy w ogóle rozumieją to? Podstawowym problemem Grudziądza i naszego regionu to jest duże bezrobocie, są niskie płace i tym samym bardzo duża emigracja z Grudziądza. I to są podstawowe bolączki, na które będziemy próbowali znaleźć rozwiązanie w Unii Europejskiej. Jaki temat przewodni, który tutaj, no nie wiem, spotyka Pan się z wyborcami, coś, co ich najbardziej boli w tym mieście na przykład konkretnym? Chociaż są to wybory niedokładnie związane może z takim tutaj politycznym działaniem, ale ludzie z reguły mówią to, co czują. No być może polityka obecnie prowadzona polityka nie jest skuteczna, nie pomaga mieszkańcom Grudziądza w rozwoju. Tutaj spotykały mnie takie zapytania odnośnie polityki mieszkaniowej i sprzedaży bloków w Grudziądzu przez włodarzy miasta. Lokatorzy czują się zagrożeni, tracą poczucie bezpieczeństwa. No, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, z którymi rozmawialiśmy, to są takie problemy ogólnopolskie, także to są wysokie podatki, wysokie składki ZUS-u. Mamy rozwiązania w swoim programie i proponujemy i zyskujemy dzięki temu poparcie. Mam nadzieję, że będzie na tyle wystarczające, że uda nam się te zmiany wprowadzać w parlamencie polskim, krajowym, ale będziemy też szukać korzystnych rozwiązań w parlamencie europejskim. Co dla Grudziądza może zrobić Unia Europejska? O, może tak. Unia Europejska, no... Czego nam potrzeba? Bo tutaj nowa perspektywa przed nami i generalnie zapowiada się, że jakieś środki będą. Będzie można je jakoś rozdysponować w ramach różnych tutaj obszarów, dziedzin gospodarczych, społecznych, kulturalnych. Czego potrzeba Grudziądzowi, żeby dostać ten impuls i żeby generalnie to już powtarzane wielokrotnie bezrobocie może trochę spadło? No, przede wszystkim Grudziądzowi jest potrzebny kapitał, potrzebne są przedsiębiorstwa, wyższe dochody mieszkańców. Tutaj mamy propozycję, ale to też jest na gruncie prawa krajowego, zwiększenie dochodów o 20% poprzez likwidację PIT-u i CIT-u wprowadzenie jednego prostego podatku, który będzie opłacany przez przedsiębiorców, przy czym to nie będzie obciążenie, żadne dodatkowe obciążenie dla przedsiębiorcy, a w kieszeniach mieszkańców zostaną dodatkowe pieniądze. Jeżeli chodzi... Taki impuls no, można powiedzieć proliberalny, czyli jakieś tutaj gospodarcze, impuls inwestycyjny, tak? Tak. Inwestorzy w Grudziądz. Jak najbardziej jest tutaj potrzeba sprowadzenia do Grudziądza ewentualnie rozwoju grudziąckich przedsiębiorstw i stworzenia nowych miejsc pracy. To jest moim zdaniem podstawowy warunek, żeby ludzie zaczęli się bogacić. Także dla Grudziądza istotną sprawą może być rozwój szkolnictwa wyższego. Jeżeli nie uda się... W tym momencie akurat Uniwersytet Mikołaja Kopernika opuszcza. Prawdopodobnie opuszcza nasze miasto. Tak, jest z żalem, musimy to stwierdzić. Jeżeli właśnie nie udaje się utrzymać tutaj wyższych uczelni na dobrym poziomie, no może współpraca z... Mamy w okolicy duże miasta, w których są doskonale rozwinięte ośrodki uniwersyteckie, jak Toruń, Bydgoszcz, Gdańsk, Olsztyn. To jest wszystko w zasięgu, powiedzmy, godziny, półtorej
przejazdu. W tej chwili to już kwestia kilkunastu minut Torunia, no kilkudziesięciu najwyżej. Dlatego no, proponuję, nie wiem na ile to jest rozsądna propozycja, ale być może stworzenie komunikacji specjalnie stworzonej dla studentów, która zatrzyma naszych studentów w Grudziądzu, a pozwoli studiować w pobliskich miastach, byłaby także jakimś rozwiązaniem. Dlaczego wyborcy mają głosować akurat na pana, a nie na kogoś innego? Polska potrzebuje zmiany. My chcemy tej zmiany dokonać i proponujemy rozsądne rozwiązania. Myślę, że moja osoba jest gwarancją, że tak będzie.